Przemek, wygraliście ten mecz 11-0, czyli planowo tak jak miało być, jednak pierwsza połowa nie była zbyt nieudana, tylko 3 bramki. Co było tego powodem? Myślę, że nasza nieskuteczna gra przede wszystkim oraz no, bardzo dobrze spisywała się młoda drużyna. Zagraliście dzisiaj tylko w 6-osobowym składzie, co jest tego powodem, że nie było rezerwowych zawodników? Praca, wyjechali na te roboty. Może zlekceważyliśmy drużynę przeciwną. Strzeliłeś dzisiaj 3 bramki, w tym jedną no, wyjątkowej urody. Trafiłeś idealnie w samo okienko, celowałeś tam? Tak, spadła. Myślę, uderzę i wpadło fajnie. Przemek, pomimo wysokiego wyniku możesz wyróżnić kogoś z drużyny przeciwnej? Tak, przede wszystkim bramkarz Tomek spisał się naprawdę rewelacyjnie i podkreślił, że słusznie dostał w tamtych rozgrywkach statuetkę i myślę, że w tym sezonie także ma duże szanse. I takie ostatnie pytanie, Przemek, na co stać Dream Team w tych rozgrywkach? No jak co roku jesteśmy jednym z faworytów, no i zobaczymy, jak się słyszymy, cel to finał. Dzięki. Tomek, no nie tak chyba wyobrażałeś sobie inaugurację tego sezonu na Orliku? No nie za bardzo. Myślałem, że pójdzie o wiele lepiej, lecz daliśmy z siebie wszystko, co mogliśmy. Powiedz mi, jak czuje się bramkarz, który mimo, że puszcza 11 bramek i tak jest bohaterem twojej drużyny? Wykonuje to, co do mnie należy. Bardziej szacunek mam lepiej do napastników, bo oni się więcej starają o tym meczu, więcej biegają w ogóle. Dzięki Lidze Orlika masz okazję spotkać takich zawodników na boisku i bronić kryształu, jak Krystian Szambena z trzecioligowego Popradu Myszyna. Co dają ci występy w Lidze Orlika? To, że mogę więcej talentu zdobyć, nabyć tej umiejętności bramkarskiej więcej. Na jesieni zajęliście przedostatnie miejsce w tabeli. W tym roku celujecie jakąś wyższą lokatę? Trzecie, czwarte. Dzięki. Dziękuję. Pojawiliście się dzisiaj w znacznie bardziej osłabionym składzie niż graliście na jesień, a mimo to zdołaliście wygrać chyba bardzo ważny mecz w tej lidze. W naszej kadrze dzisiaj zabrakło Jacka Kroka, ważnego zawodnika, bo to jest bramkarz, czyli osłabienie mieliśmy. Mały z tyłu, Darek Szczerba też dzisiaj się nie pojawił, niestety nie mógł, bo jest w pracy. No i nie mieliśmy obrony, niestety, ale jednak zdołaliśmy wygrać dzisiejszy mecz, 3 punkty, ważne na inaugurację. Zobaczymy, jak będą kolejne spotkania z Darkiem i Jackiem w bramce. W takim razie co było kluczem do sukcesu w tym meczu? Dzisiaj kluczem do sukcesu było moim zdaniem indywidualne krycie zawodników, konsekwentna gra do końca. Sędzia nam niestety nie pomógł, ale wywieźliśmy 3 punkty. No, Liga Orlika to jest słynie z tego, że pada w niej dużo bramek, a tu taki wynik normalny, można powiedzieć, szerokoboiskowy. Można powiedzieć, że w dzisiejszym spotkaniu były równe drużyny, bo my nie prezentowaliśmy bardzo wysokiej skuteczności dzisiaj, jak co było widać na boisku przez te kilkanaście minut. No, tamta druga drużyna też się nie wykazała skutecznością dużą. Nasi obrońcy jednak próbowali, co im się udawało skutecznie. I się składa, mimo to nie daliście rady dzisiaj osłabionemu kolejarzowi. No niestety nie przyjechało 2 zawodników. No co, no przegraliśmy po prostu, byli lepsi. Graliście gołą szóstką, to znaczy, że brakło wam sił w końcówce? Nie no, sił myślę było dużo. Zabrakło czego? Skuteczności po prostu. Myślicie, że w tym sezonie jakie miejsce możecie zająć Lidze Orlika? No to się okaże po wszystkich meczach. Z drużyny przeciwnej, którego zawodnika jesteś w stanie wyróżnić? Z przeciwnej? No to myślę, że Kenio, nie? Krzysiek. Jakie masz odczucia na temat meczu? To był mecz ostry, to był mecz na styku, to był mecz do końca zacięty? Mecz był ostry, sędzia parę błędów popełnił niestety. No i co? No tyle, no co mogę więcej powiedzieć? Uważasz, że przegrałeś mecz z wyniku błędów sędziego? Nie, no ale na pewno coś zaważyło, prawda?